człowiek. Rewolucja francuska. Rok 1789. Encyklopedyści podkreślają uświęconą naturę władzy królewskiej. Wielkie idee, które zaczynają kiełkować we Francji, nie padły na podatny grunt. Moje nerki. O, nie wytrzymam dłużej. O, wolniej! Yo! Szybciej! Wolność od wieków oznaczała dla Francuzów przywileje. No to co? Kiedy jej odbierano, podnosił się tumult. Równość. Przed kilku laty władze Paryża zbuntowały się przeciwko równości w kwestii podatków. Uznały, że ten system prowadzi jedynie do nieładu. Braterstwo. Każda warstwa społeczna gardziła tą, która w hierarchii stała niżej od niej. I tak do samego dołu, do najbiedniejszych i najliczniejszych. Nareszcie. Gospoda wygląda bardzo przytulnie. Te podróże są ogromnie męczące. Padam z nóg. Pan nie je? Nie jestem głodny. Więc mogę zjeść pańską porcję? Na raz. No. Nie do wiary. Wreszcie mój kufer. Teraz mogę się posilić. Jest i wino. O. Skoro jestem wybrańcem ludu, żądam dla nas wszystkich trochę kawy. Właśnie. Późno. Czas do łóżka. Trzeba się zabezpieczyć. Tak jest. I to... gotowe. Jeśli jakieś opryszki zechcą się tu włamać, zostaną odpowiednio powitani. Dobranoc. No nie. Co? Ajka. Wy małe bestie, załatwię was. Wprowadzimy pewne zmiany. Tak jest. To załatwi sprawę. Bo zapomniałem. Towarzysze podróży. No to śpimy. A to co znowu? Niemożliwe, toż to armia. Już wiem, co zrobię. Ciekawe, czy wam się to spodoba. Kąpiel jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Hopsa! Śmiało zapraszam. Lubicie pływać? Pasażerowie do Paryża, proszę wstawać. Pasażerowie do Paryża. Konie już czekają. Proszę, odjeżdżamy. Tu jest o wiele za dużo ludzi. Będziemy zmuszeni trochę się ścieśnić. Proszę uważać, ostrożnie, pan nie pcha. Co pan wyprawia? Pytam, za co się da. Ludwik XVI nie radził sobie z szalejącym kryzysem ekonomicznym i wobec groźby bankructwa zwołał stany generalne na 5 maja 1789 roku. Po raz pierwszy od 175 lat do stolicy zjeżdżali delegaci z całej Francji. Witajcie, przyjaciele. Dzień dobry.
20 lipca król zgromadził znaczne siły wokół Paryża. Po mieście rozniosła się ponura plotka. Patrioci zostaną straceni. Paryż wrzał. Dzień sądu jest bliski. Król zbiera oddziały. Dla patriotów nastąpi kolejna noc świętego Bartłomieja. Do broni! Do broni! Do broni! Nie pozwolimy na to! Oj, źle to wygląda. Do broni! Do broni! Do broni! Do broni! Oho! Ależ to... Obawiam się, że może być tylko gorzej. Hej! Ależ tak jasne. Tu mieszkają nasi przyjaciele. Chodźmy. Hurra! Co się dzieje? Gdzie się pali? Moja mama też demonstruje. O, chcesz zobaczyć? O, chodź! To wszystko wina ministra skarbu! No przez niego nie mamy co jeść! Tak! Dajcie nam jakieś jeść! Nie tak szybko! Popatrzcie tam! No i co? Gwardia jest z nami! Oni są z nami! Tak! Wszyscy jesteśmy po tej samej stronie! Wszyscy razem! Nie bójcie się! Jesteśmy z nami! Mógłbyś mi powiedzieć, gdzie się podziewa twój ojciec? Pewnie gdzieś go wezwano w jakiejś ważnej i tajnej sprawie. Tak, ważna sprawa. Ciekawe, w którym barze siedzi. Zgaduję, że zmienia świat na lepsze przy butelce wina. Przynajmniej ty się starasz. Dzięki, a ty, maestro, powiedz, co dobrego dzisiaj zrobiłeś? Widzisz, dziś, 20 lipca, spotkaliśmy się w Jeu-de-Pomme, bo sala stanów generalnych została zajęta przez żołnierzy króla. Opuścić to miejsce! To rozkaz króla! Przybyliśmy tu na specjalne życzenie ludu i dobrowolnie nie odejdziemy. Tylko pod bagnetami, powiedział królewskim żołdakom Mirabeau. Obwołaliśmy się zgromadzeniem narodowym, naszkicowaliśmy naszą konstytucję, nie będziemy płacili podatków, których nie uchwaliliśmy. Utworzymy własną milicję. I weźmiemy sobie broń z arsenału. A może z Bastylii? Na Bastylię! Pierret? Pierret, gdzie jesteś? Odezwij się! Pierret! Czy to Bastylia? Płonie! Chcą wziąć Bastylię beze mnie! O nie! Za mną, siostry! Pokażemy im, na co stać kobiety! Nie traćcie odwagi! Śmierć tyranom! Niech żyje wolność! Za mną! Teraz nie pora na słabość! Wyważymy bramę! Mama! Brawo! Tylko tak dalej! Do ataku! Droga wolna! Droga wolna! Teraz naprzód! Naprzód, naprzód, siostry! Zwycięstwo! 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 Zedrzyjmy szybki raz i masz. Sam jeszcze nie wierzę. Wzięliśmy Bastylię, nawet nie było tak trudno. Nie mogliście na mnie zaczekać? A następnego dnia... No dalej, z życiem! Zburzymy Bastylię do końca! Hej, zaczekaj, pokażę ci, jak to zrobić. Już. Ej, wy tam, ruszać się, do roboty! Co się tu właściwie dzieje? My tylko staramy się zburzyć... Bum! Ciemiężcą ludu śmierć! Gdzie kupiliście już pamiątkę z Bastylii? A jeśli chcesz, możesz kupić moją pamiątkę rozlewu krwi. Tak, zamki z lochów, 1 pensa, za 4 pensy kula armatnia. O, a za 10... Obywatele, wszyscy mają rozetki? Kupujcie rozetki, obywatele, kupujcie! Jedną chwilę. Otwierać! 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 Chcesz chleba? Otwórzcie drzwi albo je wyważymy! Nie stój tu, chłopcze, chodź, pójdziemy do ratusza.
Co za tłumy niedowiary. Chłopcze, wejdź mi na ramiona i opowiadaj, co widzisz. Tak, Lafayette, dowódca gwardii, wręczy królowi trójkolorową rozetkę. Od tego dnia będą to kolory francuskiej flagi. Nocą 4 sierpnia nikt nie spał. Jedni w ferworze zwycięstwa, inni ze strachu przed utratą nagromadzonych dóbr i przywilejów. Kiedy ludzie ochłonęli, rozpoczął się czas negocjacji. Pewne prawa odebrano bezpowrotnie, inne miały powrócić. Przecież tak dłużej nie może być. Masz rację. Dość przywileju. Ej, sprawdźcie, co ukrywa pod chustą. To chleb! To dla moich dzieci. Puśćcie mnie, błagam was. To dla moich dzieci. Powstała deklaracja praw człowieka i obywatela, zapewniająca wolność osobistą, wolność poglądów i prasy, równość podatkową, otwarcie organów publicznych dla wszystkich, sprawiedliwość i suwerenność narodową. A obowiązki? Czy obywatele mieli tylko prawa? No a co z kobietami? Co z nami? Nie jesteśmy tu tylko ku uciesze mężczyzn i dla podcierania dzieci. I żeby grzecznie stać po chleb w kolejce do piekarni. Będziemy domagały się deklaracji praw kobiet jako równorzędnych obywateli. Tak, to prawda, oczywiście. Dobrze. Oczywiście. Jesteśmy z tobą. Król został przyjęty brawami przez oficerów flandryjskiego regimentu. Zdeptali trójkolorową flagę i odmówili wypicia toastu za naród. Trzeba z tym skończyć. Tak, dobrze mówisz. Reverson! To zaraz. Tak, tam jest dużo chleba. Szybko, chodźcie z nami na Wersal po chleb. Do ataku! Teraz możecie wracać do domu. Macie dość mąki, by upiec dobry chleb. To wszystko mąkę? Tak, to wszystko mąkę. Uratowaj! Spójrz, mąkę wiozą. Jest z nimi piekarz i jako żona i cukiernik. Radujemy się wielce z powrotu do naszej drogiej stolicy wśród licznych przejawów szacunku i miłości i wierności mieszkańców. Podpisano Ludwik XVI. I co? Czy to już koniec rewolucji? Rewolucja mogła się na tym zakończyć. Korzyści były znaczne. Ale król w niezgodzie z duchem czasu w czerwcu 91 roku uciekł z miasta. Rozpoznany Varenne musiał wrócić. Rewolucja się skończyła. Niech naród powróci do stanu szczęśliwości. Podobnie jak rok wcześniej władca obiecał, że będzie przestrzegał konstytucji. Ale wciąż coś było nie tak. Król igrał z uczuciami narodu. Co to ma być? Wynalazek! Uważaj! Tak też myślałem. Mogę spróbować, synu? O tak, o czekaj! Tak. Oho! O, tak jest, znacznie lepiej, wspaniale. Jak to się zatrzymuje? Piętą, hamuj! Piecze! O mamo, już po nim. Ze wszystkich stron docierają pogłoski o wojnie. Chcemy wojny natychmiast! Prosimy nasz kraj, Francję, by się uzbroiła!
By lotem błyskawicy tysiące obywateli poszły na front. Za mną, rodacy i żołnierze! A więc? Przecież wojna to największa plaga, jaka może spotkać ludzkość. A niby kto miałby was poprowadzić na wojnę? Czyż nie ci, którzy pragną waszej zguby? Obywatel Robespierre boi się o posadę. W tej sytuacji. W grudniu tegoż roku umiera zapomniany przez wszystkich wielki artysta Mozart. Pyszności, moi drodzy. To przez tę lodowatą wodę, mistrzu. Tak, oto mój najnowszy wynalazek. Do czego służy? Pokażę wam. Do cięcia. Da, cóż. O. Jeszcze niedopracowany. Kwiecień 92 roku. Raz jeszcze zwyciężają ci, którzy nawołują do wojny. Ludwik XVI zachęca ich, gdyż ma nadzieję, że w potrzebie wpadną w jego ramiona. Choć wróg zbliża się do stolicy, król wetuje utworzenie milicji w sile 20 tysięcy ludzi do obrony miasta. Gniew się wzmaga. A teraz cisza, panie Veto, jak długo jeszcze to potrwa? Jesteś podstępny, panie. Oszukiwałeś nas i nadal to robisz, ale uważaj, proszę. Poddani mają już dosyć takiego traktowania. Więcej masz serca dla emigrantów niż dla swego ludu. Ależ skąd? Kocham lud i konstytucję. Niech żyje naród! Na zdrowie narodu! Ogłoszono stan zagrożenia. Armia ściąga do stolicy, a w jej szeregach Marsylczycy z nowym hymnem. Monarchia upada, ale Prusacy są blisko, zaś książę Brunswick, zachęcany przez Ludwika, ogłasza przerażającą deklarację. Wściekły tłum wraca do Tullie. Tym razem leje się krew, dochodzi do masakry wrześniowej. Potem całkiem niespodziewanie Gwardia Narodowa zwycięża Prusaków pod Walii. Nie bójcie się! Nigdy się nie bójcie! Goethe, świadek tych wydarzeń, powiedział: panowie, zaczyna się nowa era w historii ludzkości i mogę powiedzieć, ja tam byłem. Obywatele, nie dajcie się zwieść! Możemy pójść tylko drogą cnoty. Inne drogi prowadzą donikąd. O nie, właściwą drogę wskazuje nam rozsądek. To dla mnie jedyna prawda. Rozpoczęto dyskusję, bezkompromisowa cnota czy rozsądek. Konwent, wybrany jednogłośnie, zbiera się dzień po zwycięstwie pod Walmi. 21 września monarchia zostaje obalona, nazajutrz proklamuje się republikę. W kolejnym roku Francuzi pokonują Prusaków i Austriaków. W 1793 roku konwent debatuje nad losem króla. Nie mamy go sądzić, lecz powstrzymać, by nigdy więcej nie walczył ze swym ludem. Król musi zginąć! Ludwik XVI powinien umrzeć, by mógł żyć nasz wielki naród. Śmierć! Nie! Nie! Wygnanie! Delegaci podzielili się. Połowa chciała śmierć króla. Zabić go! Wygnanie! Połowa była jej przeciwna. Zabić na śmierć! Na śmierć! Ostatni głosował Ludwik Filip Orleański. Kto targnął się na wolność ludu, ten żyć nie ma prawa. Musimy wydać go na śmierć! Na śmierć! Na śmierć! Na śmierć! Tym jednym głosem oddanym przez kuzyna Ludwik XVI został skazany na śmierć. Jesteśmy zobowiązani miłować. Panie, przez zmartwychwstanie Twego Syna, który jest Bogiem, żyje i króluje z Tobą w jedności z Duchem Świętym. Zbaw duszę tego grzesznika. Niechaj Pan będzie z Tobą. Wywiązaliśmy się z naszych zadań, lecz musimy iść dalej. Mosty zostały spalone. Tylko głowy spadają. Na karku mamy obce mocarstwa, anarchię, wichrzycieli, ambitnych polityków i wcale nie najmniejszy z naszych problemów, Robespierre. Jesteś zwykłą defetystką, obywatelką. O, tak, jeszcze zobaczymy. Ja, naród jest podzielony. Wróg stoi na granicy. Konwent się umacnia. Potrzebujemy 100 głów, żeby uratować naszą rewolucję! Dajcie mu szklaneczkę świeżej krwi dla otrzeźwienia! Ktoś chce się z tobą widzieć, to chyba pilne. Wygląda na spisek. Chciałeś nazwisk, tak? Tak, ale... Patrzcie!
Właśnie to ona! Konwent w trudnym położeniu zadekretował bunt mas. Zabiła Maratha! Na śmierć! Wkrótce nastąpi koniec działań wojennych prowadzonych przez zawodowe armie. Cała Francja była w stanie wojny. Rozpoczęła się pierwsza masakra. Naród przeciwko samemu sobie. Już prawie skończyłam. Ja też. Trzeba uszyć mundury dla naszych żołnierzy. Jeszcze jedna torba. Hej, obywatele! Oddawajcie swoje buty dla żołnierzy Republiki! Musimy wyposażyć armię! Puszczaj! Zdejmujecie dzwony? Po co? Żeby odlać z nich nowe armaty. Witaj, Maksymilianie. Witaj. Robespierre właśnie zastąpił na stanowisku Dantona. Zbliżały się rządy terroru. I co? Stało się. O. Spójrz, chłopcze, chyba wreszcie działa jak należy. Nasz naród może się odrodzić tylko na górach zwłok. O! Sprzeciwiać się rządom terroru to zbrodnia przeciw Republice. Przemoc to następstwo cnoty. Lepiej milcz, obywatelu Robespierre. Robisz takie rzeczy, że powinieneś utopić się. Zabierzcie tę kobietę. Jeśli ta kobieta zasługuje na gilotynę, to tym bardziej zasługuje na proces. I tak się stało. Dzieci wolności, pomścijcie mnie. Rządy terroru trwały nieprzerwanie. Jakież zbrodnie popełniamy w imię wolności? Mógłbyś zwolnić, panie Kacie. Po co ten pośpiech? Boże, ależ on brzydki. Dość, to nie jest pora na ocenianie mnie. Ja już nie żyję. Martwi mnie, że umieram na 6 tygodni przed Robespierrem. Przynajmniej będę miał to z głowy. Oh. Danton się nie mylił. Bezduszne prawa sprawiły, że wszyscy obrócili się przeciw Robespierrowi. Drogi Talien, jest pan naszą ostatnią nadzieją. Wie pan, że nasze dni są policzone. Tereso, ocalę was. Żądam, aby Robespierre został aresztowany. On osłabia naszą republikę! A? Czekajcie! Był to punkt zwrotny. Ciekawe, kto zajmie jego miejsce. Zaraz, nie o to miejsce mi chodziło, to nieporozumienie! Upadek Robespierra i jego przyjaciół wyznaczał kres rządów terroru. Paryż oszalał na punkcie nowego tańca, walca. Tegoż roku wydano ponad 600 balów, a w każdym brały udział cudowne, niezwykłe kobiety. Właśnie zalegalizowano rozwody i to też było szaleństwo. Terłań, kochanie. Tereso, poznaj mojego ostatniego męża, obywatel Letynie, moja przyjaciółka Teresa. Gratuluję, to Barra. Messie, najmocniej przepraszam. Właśnie przybył posłaniec. Twierdzi, że to poważna sprawa. Barra właśnie dowiedział się, że wybuchło powstanie royalistów. A że mały Bonaparte nie miał żadnych zadań i odpoczywał w salonach. Postanowiłem powierzyć ci ważne zadanie. Tylko mnie nie zawiedź. Mając 40 dobrze rozmieszczonych armat, młody Bonaparte rozwiał nadzieje royalistów. Ale Paryż znał jedynie nędzę i głód, szalała inflacja. Pani zlituj się nad biednym bogaczem. Dziękuję. Poznajcie się, kochanie. Mój ostatni mąż, obywatel Lenabon. Racje chleba spadły do 60 gramów dziennie. Nie można już tak dłużej. Tak, to rozbój. Nie warto było robić rewolucji, by znaleźć się w takim położeniu. Ludzie, bierzcie chleb.
Szybciej, szybciej! Tutaj! Każdy wreszcie coś zjem! Uwaga, wojsko! Uciekajcie! Tak, dyrektoriat potrzebował trzeźwo myślącego, mocnego człowieka, który potrafiłby zaprowadzić ład. Ale wróćmy do salonu Madame Tialon. Jej szczęście z mężem trwało krótko i obecnie była zajęta Bonapartem. Wkrótce zmęczyła się małym generałem bez przyszłości, który i tak był bardziej zainteresowany Józefiną porzuconą przez Barra. Bonaparte pragnie ją poślubić, ale jest bez grosza. Józefina nie mówi nie, byłaby zainteresowana, gdyby generał miał jakąś pozycję. Barra, szef armii, robi gest. Daje Bonapartemu małą armię we Włoszech. Nikt się po nim dużo nie spodziewa, wiele jednak miało się wydarzyć. Francja stała w centrum zdarzeń, a narody europejskie walczyły przez całe stulecie. Na długo przed zbiorowym samobójstwem 1914 roku Napoleon miał powiedzieć: zostawiam dwa giganty, choć jeszcze w kołyskach, by mnie pomściły. Rosję i narody zjednoczone Ameryki. Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka z OO. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Dialogi Witold Surowiak. Dźwięk Jerzy Rogowiec. Montaż Jan Graboś. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Adam Ferency, Stanisław Brudny, Filip Radkiewicz, Joanna Budniok-Felix, Wojciech Paszkowski i inni.